Ataki Rosji na ukraińskie obiekty cywilne są celowe. Waszyngton dokumentuje doniesienia Antony Blinken. Mamy wiarygodne raporty o celowości rosyjskich ataków na obiekty cywilne na Ukrainie. Mamy bardzo wiarygodne raporty o celowości przeprowadzanych przez rosyjskie wojsko ataków na obiekty cywilne na Ukrainie, powiedział w niedzielę sekretarz stanu USA Antony Blinken. Szef amerykańskiej dyplomacji zapewnił, że Waszyngton dokumentuje doniesienia o rosyjskich atakach na cele cywilne, by udostępnić je odpowiednim instytucjom badającym potencjalne popełnienie zbrodni wojennych. Blinken złożył w niedzielę wizytę w Mołdawii, której zagwarantował bezpieczeństwo w obliczu napływu uchodźców oraz rozwijającej się w sąsiedniej Ukrainie rosyjskiej inwazji. Od rozpoczętej 24 lutego przez Rosję wojny wojska tego kraju ostrzeliwały m.in. budynki mieszkalne, placówki edukacyjne, szpitale, a w sobotę, łamiąc uzgodnione wcześniej zawieszenie broni, Rosjanie wznowili ostrzał u Mariupola, uniemożliwiając ewakuację cywilów z tego nadmorskiego miasta. ONZ poinformowało w niedzielę, że na Ukrainie zginęło dotąd co najmniej 364 cywilów. Organizacja zaznaczyła, że liczba ta jest prawdopodobnie znacznie wyższa.